Chmielnicki opanowuje Ukrainę, Wiśniowiecki wyprowadza z Ukrainy niewielką część polskiej żydowskiej ludności. No i teraz pojawia się konflikt wśród Polaków. Jak się w tej sytuacji zachować? Czy rozmawiać z Chmielnickim? Czyli powstaje taka partia pokojowa, ugodowa. Czołowe jej postacie to kanclerz Jerzy Ossoliński, wojewoda bracławski Adam Kisiel. Czy też postępować w myśl zasady Jaremy Wiśniowieckiego? Z buntownikami się nie rozmawia. Bunt trzeba stłumić. Tak jak Wiśniowiecki myślał też Aleksander Koniec Polski, czy Janusz Radziwiłł. Nie potrafiono się zdecydować, czyli próbowano prowadzić rozmowy, nie przyniosły specjalnie rezultatu. Zmobilizowano pospolite ruszenie. Nie wyznaczono jednego dowódcy, tylko trzech regimentarzy miało na tym pospolitym ruszeniu mieć władzę i doszło do kompromitującej klęski pod Piławcami. Oto bowiem w obozie wybuchła panika i przed bitwą polskie wojsko się rozpieszło, przestało istnieć. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter, użytkownik Bażanin1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite, użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.